Jest z nami Leszek Żebrowski, znany historyk. Panie Leszku, każdego roku 11 listopada organizowany jest w Warszawie Marsz Niepodległości. Po ostatnim marszu rozpętała się ogromna nagonka medialna, jakoby uczestniczyło w nim kilkadziesiąt tysięcy faszystów. W jaki sposób możemy bronić się przed tego typu niesłusznymi oskarżeniami? Przede wszystkim prawdą trzeba pokazywać, jak naprawdę było, kto w tym marszu brał udział. I musimy pamiętać, że marsz jest otwarty, w nim może przyjść i wziąć udział każdy i przynajmniej na początku manifestować niekoniecznie to, co jest ideą tego marszu. I było kilka takich transparentów, były jakieś grupy, które były przez Straż Marszu wypraszane i odrzucane, ale wystarczył ten jeden mały moment, że pokazuje się tylko to i wyłącznie to. I wtedy się robi marsz 60 tysięcy czy więcej faszystów. Pamiętajmy, że faszyzm jest ideologią lewicową, natomiast Marsz Niepodległości jest organizowany przez środowiska prawicowe, narodowe. To jest zupełne przeciwieństwo. Nie ma żadnych analogii między faszyzmem a ideą narodową, która bardzo często jest utożsamiana z nacjonalizmem. Natomiast w Polsce mamy tę specyfikę, że nacjonalizm polski nie był odpowiednikiem tego, co było w Europie. Nacjonalizm zachodni był niechrześcijański, a bardzo często antychrześcijański. Natomiast w Polsce powstało coś bardzo specyficznego na podłożu idei jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej, czyli Rzeczpospolitej Wielonarodowej. Idea narodowa, czyli przywiązanie do narodu, rozumianego jako grupę ludzi, czy związek ludzi, bardzo różnego pochodzenia. I mamy wśród tych ludzi, którzy propagowali ideę narodową, nie tylko Polaków, mówiąc tak wulgarnie, czystej krwi, ale bardzo wielu ludzi innego pochodzenia, żydowskiego, niemieckiego, tatarskiego i każdego innego, czyli wszystkie nacje, które były w Rzeczpospolitej, a kryterium przynależności było przyjęcie polskości jako swojej, czyli utożsamianie się z kulturą, znajomość historii, tradycji polskiej i wybór, czyli praca dla Rzeczpospolitej. Mamy to także podczas II wojny światowej, że w organizacjach uważanych za nacjonalistyczne w tych czołowych warstwach przywódców są ludzie absolutnie niepolskiego pochodzenia i niekatolicy. I oni są tak samo traktowani, a bardzo często jeszcze wyróżniani z racji swoich zasług ponad wszystkich innych. Ale przez nieznajomość historii, przez propagowanie takich rzeczy z drugiej strony, jeśli nie potrafimy się bronić, powstaje rzeczywiście taki obraz, że to są polscy faszyści. Oni nigdy z tym nic nie mieli wspólnego. Zapłacili największą cenę, byli eksterminowani przez oba zbrodnicze totalitaryzmy, a później tak naprawdę nie mogli się bronić, bo już ich nie było. Czy uważa pan, że udział w marszu to patriotyczny manifest swojego przywiązania do ojczyzny? Tak, jak najbardziej. My nie mieliśmy przez długi czas jakiegoś takiego jednego święta, wokół którego można się było jednoczyć. I może to nie jest najlepszy wybór, bo 11 listopada to jest tylko symbol. Polska nie powstała 11 listopada i nie skończyła się walka o niepodległość, tylko tak naprawdę się dopiero zaczynała. Ani jednego fragmentu granicy, tej, która Polska uzyskała po 1918 roku, nie dostaliśmy od nikogo jako danego, zatwierdzonego. Polska musiała o to walczyć. To były trzy powstania śląskie. To było powstanie wielkopolskie, które obejmowało także Pomorze. To była wojna z najazdem bolszewickim i dopiero po tych zwycięskich powstaniach lub wygranej wojnie z bolszewikami, wojnie strasznej, bo ledwo się uratowaliśmy, ale uratowaliśmy także Europę, Polska została zjednoczona, ale to trwało 3 lata dłużej niż odzyskiwanie wolności przez kraje, które brały udział w I wojnie światowej. Tam 11 listopada po podpisaniu pokoju te państwa zaczęły normalnie żyć, a u nas jeszcze 3 lata toczyła się wojna. I nie mając innego takiego symbolu, wybranie 11 listopada jest bardzo dobre, bo to nie jest święto kontrowersyjne. Poza środowiskami komunistycznymi, tym skrajnie lewicowymi, które uważały, że tak jak wtedy, precz z białą gęsią, precz z panowaniem Polaków, że to miała być część wielkiej rewolucji październikowej, czyli Imperium Sowieckiego. Wszyscy inni Polski nie odrzucali, ją jak najbardziej akceptowali, chociaż każdy mógł sobie widzieć inaczej. Socjaliści inaczej, narodowcy inaczej, chadecy inaczej, ale to się mieściło w ramach tego, co się dzieje w każdym normalnym, zdrowym społeczeństwie. Czyli próba. Może nasz program jest lepszy, może my mamy rację, ale to wszystko się odbywało drogą pokojową, czyli przez wybory. W jaki sposób możemy bronić się przed oskarżeniami o polskim Holokauście? Czy wystarczą klipy w internecie, które będą odpowiedzią na przykład oszczerszy klip Fundacji Rudelman Family? Czy powinna to być odpowiednia, przemyślana polityka państwa?
To musi być cała polityka historyczna i ona musi być przewrócona do góry nogami, bo to, co jest do tej pory, to jest właściwie nawet nie namiastka tego, co powinno być. Fundamentalne badania podstawowe, czyli badania od podstaw, nie syntezy, ale zbadanie tego, jak było na poziomie lokalnym, czyli w powiatach, w poszczególnych miastach, jak wyglądały tamte czasy, co się wówczas działo i postawy zarówno społeczeństwa pod okupacją, czyli Polaków, i ludności żydowskiej eksterminowanej, która też była podzielona, przecież były rzeczy, które nam z punktu widzenia takiego dzisiejszego nie mieszczą się w głowie, że społeczność, która ma być eksterminowana, która o tym wie, sama organizuje wewnętrzne struktury i trudno sobie wyobrazić zagładę bez pomocy Judenratu, bez policji żydowskiej. Polacy przecież w tym nie brali udziału. Ponad 90% ludzi zgładzonych podczas II wojny światowej, którzy mieli żydowskie pochodzenie czy byli Żydami, to wszystko się odbywało poza wiedzą i widokiem Polaków. To było w gettach. Oni w gettach byli ładowani do transportów, przewożeni. Polacy nie mieli z tym nic wspólnego. Nie byli nawet świadkami tych wydarzeń. A dzisiaj się robi z nas współuczestników, a coraz bardziej właściwie jedynych winnych, bo jak wprowadzono pojęcie nazizm, zamienny za Niemców, to okazało się, że tymi nazistami w państwach zachodnich, wśród młodzieży na studiach, to są Polacy. No, Niemców nie było. Byli naziści. Było to na ziemiach polskich, polskie obozy, więc Polacy byli nazistami. I to z tym należy walczyć. Też oczywiście nie drogą procesów karnych, bo to jest absurd. Nie jesteśmy w stanie wszystkich skazać, bo większość z tych ludzi jest po prostu niewinna. Oni nie wiedzą. Ale z państwami, które taką politykę prowadzą, trzeba walczyć na poziomie badań naukowych i uczciwej propagandy. Wy mówicie, że było tak, a my wam pokazujemy, że tak nie było. To trzeba zrobić. I to jest te 30 lat zaniedbań po roku 89. Nie mówię o tym, co było przedtem, ale po roku 89 to są autentyczne zaniedbania. Oddaliśmy oręż drugiej stronie i czekaliśmy, że no jakoś to będzie. Przecież my wiemy. Nawet takie tłumaczenia były wśród ludzi bardzo zatnych i dobrej woli, że nie musimy tego tłumaczyć, bo przecież my wiemy. My wiemy, ale pokolenie, które wie, odchodzi. Już w tej chwili jest bardzo nieliczne i przychodzi następna generacja, która wychowuje się na nowych publikacjach i oni tam czytają, że Polacy brali w tym udział, że Niemców właściwie nie było. Jeśli powstają publikacje historyków żydowskich na Zachodzie, że getto i obóz koncentracyjny to było jedyne miejsce, gdzie Żyd mógł się schować przed Polakami i ukryć i przeżyć, że w Powstaniu Warszawskim Polacy zabili więcej Żydów niż zginęło Niemców i to są publikacje nie gazetowe, nie prymitywna propaganda, ale mające pozory nauki. To jest bardzo groźne zjawisko i takich ludzi jak na przykład Jan Tomasz Gross i jemu podobnych nie powinno się w żaden sposób honorować. Instytucje, które są dotowane przez polskie państwo, robią z nimi spotkania, te książki są wydawane, są z nim spotkania na poziomie emocji, bo on mówi, że tak było i już. A skąd pan to wszystko wie, tak jak się w jednej z gazet amerykańskich wyraził, przecież pan nie badał, pan nie był w żadnym archiwum. Nie, ale miałem objawienie. I to jest poziom dzisiejszej nauki o Polsce, nauki zachodniej. Jak tego nie pokażemy, jak było, nie pokażemy, że Polski przez 45 lat nie było jako takiej, że to była namiastka państwowości, że Polska była okupowana, był aparat terroru, czyli Urzędy Bezpieczeństwa, później to już było łagodniało OSB, ale cała sfera nauki, cała sfera propagandowa była obca. To była narracja przeciwko nam, a nie nasza. To nie my sobie organizowaliśmy państwo, tylko państwo zostało zorganizowane przeciwko nam i to państwo z nami robiło co chce. A w ilu polskich domach stoją książki, encyklopedie, podręczniki z dawnych lat, wtedy jeszcze wydane, bo ładne, bo kolorowe, bo twarde okładki, bo na półce zawsze stało. I teraz następne pokolenie bierze książki tatusia czy dziadziusia i czyta. I w tej encyklopedii ma to, co było przed rokiem 89. Nie mówię, żeby to palić, ale to jest bezwartościowe i całkowicie do wyrzucenia. A te nowe książki, jeśli w ogóle są, nie do końca są takie, jakie byśmy chcieli mieć i trzeba pisać nowe, a to jest już wasza rola. Znajdujemy się w Aleksandrowie Kujawskim. Czy w swoim dorobku pracy w archiwum spotkał się pan z jakimiś żołnierzami wyklętymi związanymi z regionem Kujaw? Tak jak mówiłem, na tym poziomie podstawowym trzeba przeprowadzić badania od dołu, ale wiemy ogólnie, co tu się działo. Działało Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, był Okręg Pomorski Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Było bardzo dużo struktur lokalnych, małych, które praktycznie mogły nie być nikomu podporządkowane. Gdy po 1945 roku do dorosłości wchodziły generacje, które wojnę znały jako
ludzie niepełnoletni, ale z racji rodzinnych, innych zaszłości nawiązywali do tej tradycji. I organizacji młodzieżowych po 1945 roku mamy około 1000. I one nawiązują nazwami do AK, która nie istnieje, do NSZ-u. Są różnego rodzaju Polska niepodległa, sprawiedliwa, demokratyczna i tak dalej. Są konspiracje szkolne. To wszystko jest dopiero do pokazania, bo nam się wydaje, że żołnierze wyklęci, kilka głośnych nazwisk, a to Pilecki, a to Łupaszka, a to ktoś jeszcze, ale to gdzieś tam, w jakimś miejscu, przez jakiś czas, cała Polska była zakonspirowana. Na terenie całej Polski z różnym nasileniem działały organizacje, które w jakiś sposób wiążą się z pojęciem żołnierzy wyklętych, ale pamiętajmy, że to jest pojęcie szersze. To nie są grupy leśne, to nie są tylko partyzanci żołnierze wyklęci. Oni mają zaplecze polityczne. Są struktury, czyli partie, organizacje polityczne, które są nad nimi. Można nawet powiedzieć, że to jest pierwszy raz w dziejach Polski demokratyzacja wojska, że nad strukturami politycznymi, wojskowymi były struktury polityczne, czyli była cywilna kontrola nad armią. Oczywiście nie do końca pełna, często iluzoryczna, bo już nie było kontaktów. Polski rząd na wychodźstwie, który jest do połowy 1945 roku uznawany międzynarodowo, ale później też działa. Jest kontakt z tym rządem. Początkowo to są radiostacje, później to są kurierzy przez następne lata. Jest cała sfera propagandy, czyli wydawanie broszur, książeczek, odezw, pism konspiracyjnych do początku lat 50. praktycznie. To wszystko funkcjonuje, bo Polacy się bronili. Ale my regionalnie wiemy bardzo mało. I o tym terenie szczególnie mało. Wiemy o centrali, czyli wiemy o głównych organizacjach ogólnokrajowych, o ich dowództwach. Wiemy o okręgach, tak jak tu. To jest okręg, który miał siedzibę w Bydgoszczy, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Oni mają struktury powiatowe, są jakieś oddziały partyzanckie. Niektóre są znane, rozpoznane, opisane. Wiemy mniej więcej, co się z niektórymi ludźmi stało, ale tak naprawdę to jeszcze jest do wydobycia. I to jest do znalezienia. I ostatnie pytanie. W jaki sposób chciałby Pan zachęcić młodzież do udziału w Marszu Niepodległości? Ja myślę, że to powinno być spontaniczne. Zachęcanie powinno polegać na przykładzie. Nie to, że chodź ze mną, tylko ja idę, bo. I teraz ja mam jakieś argumenty. Nie chcesz? Nie idź. Każdy przymus będzie zły i każdy przymus będzie działał odwrotnie. Zmuszanie ludzi do czegokolwiek wywołuje odruch obronny. Ja nie chcę. Byliśmy zmuszani, no, wasze pokolenie nie, ale ja pamiętam, że byliśmy zmuszani do rzeczy, które traktowaliśmy z nienawiścią. Ludzie byli pędzeni na różnego rodzaju marsze 1 maja i ponieważ nie chcieli chodzić, no to wtedy było atrakcją, na przykład, że można było kupić parówki dla dzieci albo dwie cytryny kubańskie, kwaśne, straszne, obrzydliwe, ale była skórka do ciasta z tego. Można było kupić dwa banany, więc dziecko mogło raz czy dwa razy w roku zobaczyć, co to jest banan. Nie w książce, ale fizycznie. Ludzie wtedy przychodzili. Ale gdy się to skończyło, gdy nie było przymusu, nie ma żadnych manifestacji na 1 maja. Grupki jakichś komunistów, postkomunistów, po kilkadziesiąt osób z czerwonymi szmatami zbierają się na chwilę i rozchodzą, bo nawet nie wiedzą, co z sobą zrobić. I dlatego Marsz Niepodległości jest imprezą całkowicie spontaniczną, organizowaną oddolnie. Jakiekolwiek próby przejęcia przez instytucje państwowe skończą się katastrofą, bo ludzie przestaną przychodzić. To próbował zrobić Bronisław Komorowski, alternatywny swój własny marsz. Czyli zgromadzili urzędników Pałacu Prezydenckiego, przymusili jakichś tam innych urzędników, policję, strażaków, wojsko. Zgromadziło się kilkaset osób, przeszli kawałek i gdy doszli do miejsca, gdzie można się było urwać, bo przedtem ten marsz był pilnowany, w ciągu 2-3 minut wszyscy uciekli. I Bronisław Komorowski z grupką swoich ludzi został praktycznie sam. I tego marszu nikt nie zauważył. I tego po prostu w naszej już historii nie odnotujemy, bo to nie miało żadnego znaczenia. A to, co jest spontaniczne, gdzie ludzie nie muszą, ale mogą, gdzie przyjeżdżają z całego kraju, w tej chwili praktycznie z całego świata, bo i z Węgier, z Czech, są z Europy Zachodniej, także ze Stanów Zjednoczonych, były grupy z Australii. Ja się ich pytałem, dlaczego przyjechaliście, bo chcemy. Gdyby ktoś im kazał, gdyby ktoś ich wzywał, oczywiście by nie przyjechali. To są koszty, to jest strata iluś tam dni, bo to jednak trzeba przylecieć, zaklimatyzować się, pobyć jakiś czas, ale ludzie chcą. Więc to jest idea oddolna, zawsze będzie twórcza i będzie potrzebna. Dziękuję za ten krótki wywiad.